Witam w szóstym odcinku Za Rzeczy 26. Z tej strony Mariusz Bucio. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy po spotkaniu ze Czarną Białostocką. No jakie odczucia po tym meczu? Na pewno odczucia dobre, tak jak po wygranym meczu. Są 3 punkty. Strzeliliśmy tylko co prawda 2 bramki. Wiadomo, że chcemy strzelać zawsze więcej, bo chcemy atakować. Nieważne z jakim przeciwnikiem gramy. Na pewno boli trochę ta stracona bramka, ale też w takim newralgicznym momencie, bo był przez pewien okres wynik 1-1. Ale udało nam się strzelić tą drugą bramkę, wygraliśmy 2-1. Myślę, że to jest najważniejsze i nie ma co dalej tutaj tego rozpatrywać, bo to był naprawdę ciężki teren. Pogoda też nie dopisała w drugiej połowie. Także myślę, że te 3 punkty są takie najważniejsze w tym ogólnym rozliczeniu. Zliczyłeś występ od pierwszej minuty. No pewnie Cię to cieszy. No na pewno, jest tam gdzieś duża rywalizacja. W poprzednim sezonie miałem tych minut i wyjść w pierwszym składzie o wiele więcej, ale to też jest dopiero jedna... No co prawda ta runda już się kończy, ale myślę, że jeszcze tych spotkań jest. Ja jeszcze pokażę, że mogę grać i myślę, że będzie dobrze. Też rywalizacja jest o wiele większa, więc to też na pewno nie jest łatwe. Mówisz o rywalizacji, no jednak... Przyjście Kamila Zalewskiego i Maćka Makoszewskiego wiele zmieniło w tej drużynie. A czy zmieniła się Twoja rola? Rola na pewno, bo gdzieś tam jest więcej zawodników do grania. Też na pewno mamy trochę więcej liderów. A propos liderów i właśnie roli w zespole, to oglądałem teraz wywiad świeżo po meczu z Mołdawią i tam prowadził ten wywiad Borek, pan Mateusz Borek, i powiedział, że nawiązał do naszej grupy, do eliminacji, że Albania jest takim zespołem, że tam jest pełno liderów, nie? Że jakby każdy chciał mieć numer 10, to każdy by go brał. Tak, ale każdy by go chciał mieć, każdy by szarpał za koszulkę. Myślę, że u nas jest podobnie. Mamy dużo indywidualności, dużo umiejętności i właśnie dużo jest u nas tych liderów. A ja gdzieś tam walczę o tą swoją rolę w zespole, żeby była coraz wyższa i szarpię za to dychę. Czyli no, jest motywacja, jest nastawienie, najbliższe spotkanie z Turem na pewno przyciągnie wielu kibiców. Można spodziewać się walki. No na pewno. Gdzieś tam Tur to drużyna, która w tamtym sezonie bazowała na stałych fragmentach gry, na walce wręcz. Myślę, że w tym sezonie tak samo. Będą polegać na takich aspektach gry i na pewno to będzie ciężkie spotkanie. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, my na nikogo nie patrzymy, w sensie, że czy drużyna jest z góry, z dołu, czy ze środka. Chcemy wychodzić, grać, atakować i strzelać. To gdzie zaczynałeś tą swoją piłkarską przygodę? Masz na swoim koncie występy w Olimpii Elbląg, w Mamra Giżycko. Gdzie to się zaczynało? Wszystko zaczęło się, tak jak u chyba każdego młodego chłopaka, gdzieś tam pod blokiem z kolegami. Następnie trafiłem w ogóle do klubu, pochodzę z Ornety, trafiłem do klubu Błękitni Dni Orneta i to była grupa Orlik. Mhm. Miałem wtedy chyba 7 lat i to się stało tak, że po prostu kolega, z którym codziennie pod blokiem grałem w piłkę, pewnego dnia na tym podwórku go nie było. Mhm. I ja po prostu poszedłem gdzieś tam do tam, gdzie mieszkał, zapytałem się, gdzie on jest, a rodzice mówią, że w klubie. Ja mówię, jak to w klubie? No, poszedł na trening. No i tak to się zaczęło, że chciałem być jak kolega i też poszedłem na trening. To zaczynałeś na jakiej pozycji? Się zmieniła ona do tego czasu? Jako dziecko dużo grałem właśnie w ataku. Stąd moje też, nie chcę się przechwalać, no ale gdzieś tam bazuję na driblingu i tak dalej, i na przyjęciu piłki, na dobrym przyjęciu piłki, na technice użytkowej i na pozycji ofensywnych zawsze grałem. Zawsze jako ta taka dziewiątka, ale to wiadomo, pozycje często też nie są aż tak przypisane u dzieci. Po prostu grałem z przodu. Zebrałeś minuty w drugiej lidze w Olimpii Elbląg. Jak wspominasz ten okres? Też na pewno była to pozycja ofensywna, jakieś bramki się zdarzyły? Jeżeli mówimy o przygodzie juniorskiej, to tak naprawdę ona rozkwitła mocno w Olimpii Elbląg i tam tak
swój najlepszy okres, jeżeli mówimy o piłce seniorskiej, to swój najlepszy okres zdecydowanie miałem właśnie w Elblągu. Tam się najwięcej nauczyłem, najwięcej rozwinąłem. Też pamiętam ten okres właśnie, że strzelałem dużo bramek, zawsze grałem gdzieś tam z przodu. Jak nie za plecami napastnika, to gdzieś z boku jako skrzydłowy. To który okres lepiej wspominasz? Elbląg, Giżycko? Ciężko porównać piłkę seniorską do piłki juniorskiej, bo jednak w Elblągu te najlepsze lata miałem jednak jako junior. Później co prawda grałem też w seniorach w czwartej lidze i tuż przed odejściem z Elbląga miałem parę występów w drugiej, ale jednak to było naprawdę mało w kontekście na przykład trzeciej ligi i rozegranego całego sezonu, nie? Także ciężko to porównać. Aczkolwiek mój taki no, najlepszy okres, jaki wspominam piłkarsko, tak gdzie byłem gdzieś tam ważną osobą i grałem, to zdecydowanie mam jak Giżycko i trzecia liga. Grałeś w drugiej, trzeciej, teraz w czwartej lidze. Mhm. Czy jesteś w stanie wymienić jakieś różnice, takie podstawowe, gdzie dla naszych właśnie widzów mógłbyś je nakreślić? Ciężko to porównać, bo jednak też się piłka cały czas zmienia. Myślę, że 3 lata temu czwarta liga, nawet Podlaska, wyglądała trochę inaczej niż dzisiaj. Mhm. Także na pewno ciężko to porównać. Aczkolwiek myślę, że tak standardowo z ligi na ligę jest po prostu większa intensywność. Zawodnicy są bardziej fizycznie, lepiej przygotowani motorycznie. Pewnie też i taktycznie, i mentalnie. Także myślę, że to jest po prostu taki u każdego mały krok w górę, który decyduje o tym, czy jesteś w wyższej lidze, czy niższej. Jak oceniasz aktualny zespół Wigier, mając te porównanie, wiadomo, jedno, dwu, trzy sezonowe, ale czy ten zespół jest na poziomie czwartej, trzeciej ligi, czy może wyżej? Myślę, że jako patrząc czysto na umiejętności piłkarskie, jesteśmy naprawdę dobrym zespołem. Mocnym, nie chcę mówić trzecioligowcem, ani nie wiem, mocnym czwarto albo słabo drugim, bo myślę, że takie porównania są bez sensu. Na pewno jesteśmy bardzo dobrzy piłkarsko i tak się też czujemy. W której lidze powinniśmy grać, to się okaże chyba na koniec sezonu. Myślę, że to taki będzie najlepszy sprawdzian i nieważne co teraz powiem, po prostu zweryfikuje nas koniec sezonu. Masz jakiś mecz, który najbardziej zapadł ci w pamięci? Tak, jest jeden mecz w trzeciej lidze, który rozegrałem i to był mecz z drużyną z Radomia, dokładnie z Bronią Radom. Też tam na dosyć fajnym stadionie, bo przez długi okres, nie wiem czy chyba nawet teraz, ale chyba już nie grał Radomiak. Więc na pewno fajny stadion, a ten mecz najlepiej wspominam dlatego, że też wychodziłem, tak jak tutaj ostatnio, może trochę gdzieś tam z pozycji tego jokera, z ławki i wchodziłem przy wyniku z 2-0 dla Radomia, a skończyło się 2-2 i strzeliłem bramkę dosyć ładną, także na pewno dobrze wspominam ten mecz. Jak to się stało, że jesteś w Suwałkach? Co cię skłoniło? Jak wyglądał proces przyjścia tutaj do klubu? Wyglądało to tak, że grałem w czwartej lidze warmińsko-mazurskiej. Uważam, że gdzieś tam dobrze wyglądałem i naprawdę miałem dobry okres. Przyszła runda, w sensie przerwa między rundami. Mhm. I w grudniu dostałem telefon, oczywiście z przedstawieniem się, dzień dobry, Wigry Suwałki. Czy chciałbym przyjechać i spróbować swoich sił w tym zespole. Bez większego gdzieś tam zastanowienia poinformowałem mój klub, że chcę jechać i zobaczyć, jak jest w Suwałkach. Jak tutaj macie i jak gracie. I pierwszy mecz sparingowy zagrałem z Mazurem. Mhm. I po tym meczu w zasadzie już rozmawiałem z prezesem i tak to się potoczyło, że jestem tu i teraz. Jaka była twoja pierwsza reakcja? Dostajesz telefon, no i jednak no, nie ma co się oszukiwać. Klub z większą historią, z większym doświadczeniem w tych wyższych ligach. No pewnie musiało to w głowie trochę zmienić, trochę zrobić wrażenie. No na pewno. Gdzieś tam wiadomo, że klub Wigry Suwałki to marka znana. I jak dostajesz telefon,
i ktoś się przedstawia, no to na pewno gdzieś tam w głowie masz od razu sobie schemat, o, idę. No ale pierwsze co to powiedziałem, że bądźmy w kontakcie, że możesz jeszcze zastanowić i tak dalej. Porozmawiam oczywiście też najpierw z swoim klubem. No ale co, gdzieś tam od razu zobaczyłem tabelę, w którym miejscu jest klub, jak wygląda właśnie punktowo, ile traci do lidera, wtedy do Łomży. Bodajże to chyba było 7 punktów. No i też od razu wszedłem sobie na YouTube'a i ogólnie na wszystkie takie te strony internetowe, gdzie można zobaczyć bramki, jak zespół wygląda, jak atakuje, jak strzela bramki, jak traci. Sobie to od razu na pewno obejrzałem, nawet dzień po telefonie chyba. To przejdźmy do tej fantazyjnej części składu wszechczasów. Jakim ty byś był trenerem? Czyżby autobus z tyłu i wielka obrona? Czy jednak może coś ofensywniejszego? Nie, na pewno byśmy atakowali. Myślę, że to byłoby to ustawienie 4-3-3 z takim mocno ofensywnym środkiem, który już mam w głowie. Ale zacznijmy od bramkarza. W bramce na pewno myślę Neuer. Na prawej obronie też niemieckim akcentem Philipp Lahm. W środku kiedyś mój ulubiony klub AC Milan, Paolo Maldini, co prawda nie moje czasy, ale gdzieś tam na pewno, wiem pamięci. Kto to jest i zapadł w pamięć i na pewno jest legendą tego klubu. Obok niego myślę Sergio Ramos, na lewej obronie Roberto Carlos, w środku, tak jak powiedziałem, ofensywnie, czyli De Bruyne, Zidane i damy jednego takiego, który będzie gdzieś tam może odpowiedzialny za to łączenie defensywy z ofensywą, Pirlo i trójka włoski virtuos. Dokładnie. I trójka z przodu, od lewej to będzie Eden Hazard, ale ten taki w prime jest Chelsea. Czyli nie wstawiamy w koszulce Realu Madryt. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie w koszulce Chelsea. I ten jego taki prime za tych jego najlepszych dni i sezonów i meczy. Na prawej Leo Messi i na dziewiątce Cristiano Ronaldo. Czyli jednak znalazł się Cristiano Ronaldo. Już tak szukałem po tym lewym skrzydle, myślę Eden Hazard chyba nie będzie miejsca, ale jednak jest i zachowujesz tą legendę w swoim składzie. No tak, na pewno. Szczególnie na pewno te występy na dziewiątce w Juventusie, nie? Bo tam na pewno robił robotę. Myślę też, że nie przez każdego doceniany w tym Juventusie. Myślisz, że kiedyś obejmiesz ławkę trenerską? Ciężkie pytanie teraz, bo w ogóle o tym nie myślę. Ale patrząc też z drugiej strony, ile to jest nerwów, ile to jest emocji, zarządzania wszystkim ludźmi, zasobami, no wszystkim, dosłownie wszystkim. Wiadomo, że im wyżej, tym ma się od tego ludzi. Ale żeby tam dojść, to na pewno trzeba dużo poświęcenia, dużo pracy. Jak znajdę kiedyś sobie taką motywację, to myślę, że mógłbym spróbować swoich sił. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dla zasięgu. Do następnego odcinka za Rzeczy 26 nominuję osobę, która strzeliła zwycięską bramkę w poprzednim meczu i myślę, że jest najlepszym śmieszkiem w szatni i ma najlepsze żarty, czyli Łukasz Trąbka. Czekamy na Ciebie.